innymi Juvi Debuszowo, można powiedzieć, numer 70. Całym stopiskiem czempion jest z nami organizator Mirosław Otyński. Tu zasłużone brawa na Juvi Debuszowo. Są z nami bohaterowie, którzy za chwilkę będziemy marzyć i odczytywać te pierwsze wyniki marzenia trudnego, ponieważ od wcześniejszych godzin można było zrobić tę wagę trudną, ale są z nami jeszcze goście specjalni i jest z nami próbujący tę największą galę Marcin Najman. Witamy serdecznie, bardzo miło, że jesteś z nami. Witamy w Pana Komisza na zawodu, którego przedstawić trzeba. Witamy, witamy. Panie i panowie, czekamy dość długo, zaczynamy w takim razie marzenie. Zapraszam kolejnych zawodników. Karta amatorska, te zobaczymy dopiero jutro. Dzisiaj prezentacja części zawodowej. Łącznie będzie 16 walk, jeśli dobrze zaliczyłem, łącznie z kartą amatorską, ale dzisiaj zawodowcy, dzisiaj w ich miejsce. No to po kolei zapraszamy. W limicie do 73 kg zmierzą się Wiktor, Karol. W karcie dwie walki w Formule K1, tutaj walka na Formule MMA. Wiktor Karol, pierwszy w karcie głównej, narożnik niebieski, równe 70 kg. Zapraszamy twojego przeciwnika, a będzie nim Damian Matwiejczuk. ...73 kg równo, czyli dokładnie tyle na mnie ustawione jest z tego pojedynku. Kaczmy do 73 kg. Panowie, poprosimy was twarzą do siebie boksersko, klasycznie, wręcz szczegółowo. I twarzą do obiektywów jeszcze na moment. Pierwsze starcie jutrzejszej gali w karcie zawodowej. Wiktor Karol, Damian Matwiejczuk. Dziękujemy. Tuż po nich zakontaktowany jest pojedynek, który odbędzie się w limicie do 80 kg, a rękawice skrzyżują. Pierwszy czytany dziś, pierwszy również tylko w klatce. Juri Bybaczkin. ...75,2 kg Juri Bybaczkin, a jego przeciwnikiem będzie Michał Karabańka. ...83 kg Michał Karabańka kontra wyczytywany już Juri Bybaczkin. Panowie, twarzą do siebie na początek. I twarzą do obiektywów jeszcze poprosimy przed tym jutrzejszym starciem. Druga walka w zawodowej karcie. Juri Bybaczkin, Michał Karabańka. Zapraszamy kolejnych zawodników. Ci zmierzą się w limicie ustalonym na równe 90 kg. Pierwszy z nich Wojciech Baleńko. Równe 90 kg Wojciech Baleńko. Zaprosimy swojego przeciwnika, a jest nim Arkadiusz Jędraczka. ...88 kg Arkadiusz Jędraczka. Panowie, prosimy was również twarzą do siebie, klasycznie, bokserską. I przodem obiektywów. Kolejne starcie z zawodowej karty jutrzejszej gali. Wojciech Baleńko kontra Arkadiusz Jędraczka. Zaprosimy kolejnych zawodników. Tutaj już limit kategorii średniej 84 kg. Pierwszy czytany Dawid Turobina. ...84,4 kg Dawid Turobina w limicie wagowym, a już wchodzi jego przeciwnik Wojciech The Gentleman Orłowski. Identycznie 84,4 kg, obaj panowie w limicie wagowym. Poprosimy was do zdjęcia.
się. Dobra. Niech zaiskrzy już dziś. I przodem do nowych typów jeszcze na moment. Panie i panowie, walka w kategorii średniej. Dawid Zdrobina, Wojciech Orłowski. Kolejne starcie również zakontraktowane jest w limicie kategorii średniej, czyli 84 kg, a zmierzył się w nim Aleksiej Rypałow. O 83,3 kg Aleksiej Rypałow. A jego przeciwnikiem będzie Mateusz Biskosz. O 83,3 kg Mateusz Biskosz. Panowie, również poprosimy was w klasycznej bokserskiej pozie już teraz przodem nowych trybów również Aleksiej Rypałow, Mateusz Biskosz. Dziękujemy. Panie i panowie, jutrzejszego wieczoru aż 4 walki o pasy mistrzowskie. Pierwsza z nich zaprezentowana już teraz. Będzie to walka w kategorii do 57 kg, w której zmierzą się Sonik Walerianow. Równy limit wagowy wykonany 57 kg Sonik Walerianow. A jego przeciwnikiem będzie Dawid Żywica. Kg Dawid Żywica. Starcie jest w kategorii do 57 kg, ale obaj zawodnicy by doszło do walki i zgodzili się na taką różnicę w wadze. Panowie, to jeszcze przodem do obiektywów. Pierwszy z mistrzowskich starć jutrzejszego wieczoru. Sonik Walerianow, Dawid Żywica. Bardzo dziękujemy. Panie i panowie, przed nami będzie prawdopodobnie jedyne starcie w kategorii, w formule K1, kickboxerskiej formule K1, które będziemy oglądać jutro podczas PLMA 70. To starcie w kategorii powyżej 95 kg, w którym rękach zastrzeżują Aleksiej Buczyński. kg Aleksiej Buczyński, a zmierzy się z nim Arkadiusz Wrzosek. kg Arkadiusz Wrzosek. Przodem do obiektywów również was poprosimy. Starczy w kickboxerskiej formule K1 powyżej 95 kg. Aleksiej Buczyński, Arkadiusz Wrzosek. Dziękujemy. Panie i panowie, kolejne starcie o pas przed nami, w którym rękawice skrzyżują. Kevin Wiwatowski. Tutaj również obowiązuje obu zawodników limit ułowny, który wynosi 100 kg. Na różniku niebieskim i pierwszy gdzieś czytany na wadze Kevin Wiwatowski. kg Kevin Wiwatowski, a jego przeciwnikiem będzie Piotr Kalenik. Tuż pod limit 99,9 kg Piotr Kalenik. Panowie, twarzą do siebie prosimy na początek. I przodem do obiektywów. Kolejna z walk mistrzowskich tutaj poniżej 100 kg. Kevin Wiwatowski, Piotr Kalenik. Zapraszamy kolejnych zawodników, którzy będą walczyć o to trofeum, tym razem
limicie do 77 kg w limicie kategorii półśredniej, a będą to Artur Kamiński. Zaprosimy twojego przeciwnika, a jest nim Robert Bryczek. Robert Bryczek. Panowie, poprosimy was twarzami do siebie najpierw, jak wszystkich poprzedników. Przodem do obiektywów jeszcze kolejne mistrzowskie starcie. Artur Kamiński, Robert Bryczek. A raz jeszcze zaprosimy zawodników, którzy zmierzą się o to mistrzowskie trofeum, tym razem w limicie kategorii lekkiej, a będą to Denilson, Devers, de Oliveira. Zapraszamy. Denilson, Devers, de Oliveira, a jego przeciwnikiem będzie Marian, the Golden Boy, Czułkowski. Kilograma obaj panowie w limicie wagowym przedwiosenniejszym na mistrzowskim starcie na PPL MMA 70. Panowie, najpierw twarzami do siebie poprosimy. I przodem do obiektywów jeszcze na moment. Denilson, Neves, de Oliveira, Marian Żółkowski. Dziękujemy. Pora zaprosić przeciwnych zawodników, którzy zmierzą się w pojedynku zakontraktowanym na umowne limity wynoszące 90 kg, a będą to Dawid Wysocki. Dawid Wysocki. A rękawice z nim skrzyżuje Paweł Trybson Trybała. Paweł Trybson Trybała. Panie i panowie, poprosimy was, to walka przed samą walką wieczorem, swoisty co-main event. I przodem na obiektywów poprosimy, tuż przed najważniejszym starciem, PLN MMA 70, Dawid Wysocki kontra Paweł Trybson Trybała. No i została nam jeszcze jedna, ostatnia już walka, również mistrzowska, i walka wieczoru jutrzejszej gali, w której rękawice skrzyżują. Matt Horwich. Zawodnik znany już wielokrotnie z polskich ringów i klatek, jutro w roli pretendenta do mistrzowskiego pasa. Matt Horwich. Oraz aktualny posiadacz mistrzowskiego pasa PLL MMA Marcin Naruszczka. 84,3 kg Marcin Naruszczka. Pierwsze zdjęcie twarzami do siebie przed tym jutrzejszym starciem, przed najważniejszą walką jutrzejszego wieczoru gali PLL MMA 70. And in front of the camera, please. Main event dzisiejszej gali, Matt Horwich, Marcin Naruszczka. Dziękujemy bardzo. Panie i panowie, jak zawsze widzimy się o 18 na turnierze. Tam zaczynamy kartą amatorską.